Cześć, w dzisiejszym filmie opowiem o tym, co może być pomocne w przypadku bolesnych miesiączek. Zapraszam do oglądania. Przyczyn bolesnych miesiączek może być bardzo wiele. Mogą to być zarówno różnego rodzaju niedobory witamin czy składników mineralnych. Mogą to być przewlekłe stany zapalne, które w trakcie miesiączki jeszcze się potęgują ze względu na nadmierną produkcję prostaglandyn. Mogą to być różnego rodzaju choroby. I tutaj na przykład endometrioza, czy chociażby niedoczynność tarczycy, ale też różne nieprawidłowości w obrębie jamy macicy, na przykład polipy, torbiele czy mięśniaki. Oczywiście konieczna jest tutaj diagnostyka i wizyta u ginekologa. Natomiast dieta może być pomocna w łagodzeniu dolegliwości bólowych, przy czym należy pamiętać, że nie chodzi tutaj o dietę tylko w trakcie miesiączki. O dietę należy dbać przez cały cykl. No i właśnie o co warto zadbać? Dieta powinna być jak najbardziej naturalna i gęsta odżywczo, zawierać odpowiednią ilość błonnika i dostarczać niezbędnych witamin i minerałów. No a jakby od drugiej strony należy unikać żywności wysoko przetworzonej, zawierającej cukier i tłuszcze trans. Warto unikać pszenicy i czasami nabiału, chociaż jest to mimo wszystko kwestia indywidualna. Ważną tutaj rzeczą w diecie są też tłuszcze. I choć powinny się w niej znajdować również tłuszcze nasycone, to szczególną uwagę należy zwrócić na tłuszcze nienasycone, no i właśnie zwiększyć ich udział w diecie. I mogą to być zarówno tłuszcze jednonienasycone, czyli na przykład oliwa z oliwek czy awokado, ale też tłuszcze wielonienasycone, czyli te wszystkie, które spożywamy na zimno i które muszą być tłoczone na zimno. No na przykład olej lniany, z wiesiołka, z czarnuszki czy z ogórecznika. Na co warto zwrócić szczególnie uwagę? Na pewno na to wszystko, co działa przeciwzapalnie, a więc antyoksydanty. I tutaj mamy witaminę C, którą znajdziemy oczywiście w wielu warzywach i też owocach, chociaż pamiętajmy, że owoce w ograniczonej ilości. No, takim źródłem witaminy C może być na przykład papryka czy natka pietruszki. Ważna jest też witamina E, to też jest antyoksydant, obecna na przykład w oliwie z oliwek. Przeciwzapalnie działają też kwasy omega-3, tutaj EPA i DHA, które właśnie mogą hamować działanie tych prozapalnych prostaglandyn, które z kolei powodują skurcze mięśni, w tym właśnie skurcze macicy i mogą potęgować te bóle miesiączkowe. EPA i DHA znajdziemy w rybach morskich, przy czym ze spożyciem ryb musimy uważać ze względu na zanieczyszczenia metalami ciężkimi i tutaj często konieczna jest suplementacja. Co jeszcze? Na pewno ważne jest żelazo, którego poziom spada w trakcie miesiączki. No, źródłem takim najlepszym jest mięso, tutaj przede wszystkim podroby. Istotne są też witaminy z grupy B, B12, kwas foliowy, a szczególnie witamina B6, która właśnie szczególnie w takich zwiększonych dawkach może działać przeciwbólowo w trakcie miesiączki. Istotną rolę odgrywają też magnez i potas. Potas znajdziemy w ziemniakach, pomidorach i na przykład awokado. Z kolei magnez znajduje się na przykład w kaszy gryczanej, w orzechach czy migdałach, chociaż często trzeba się wspomagać suplementacją magnezu, ponieważ wiele kobiet ma bardzo duże niedobory tego pierwiastka. Znaczenie ma też, mają też takie dwa śladowe pierwiastki, mangan i bor, no na przykład obecne właśnie w orzechach czy awokado. I generalnie wszystkie niedobory witaminowo-mineralne mogą potęgować objawy bólowe w trakcie miesiączki, więc po prostu jakiekolwiek niedobory trzeba wyrównać. Natomiast no, najpierw trzeba je określić w diagnostyce, jakie to niedobory są.
I tutaj często konieczna jest suplementacja, choć oczywiście wszystko zależy od poziomu tych niedoborów. W łagodzeniu objawów bólowych korzystne działanie mają też na przykład imbir i tutaj warto sobie napary takie z imbiru w trakcie właśnie miesiączki zaparzać i pić. Pomocne może być cynamon, rumianek czy mięta i też zioło takie jak krwawnik. To jakby z takiego działania bardziej doraźnego. Doraźne takie działanie pomocne mogą dać okłady czy masaże podbrzusza i wbrew pozorom taka umiarkowana aktywność fizyczna, oczywiście o ile te bóle nie są na tyle silne, że jakąkolwiek aktywność uniemożliwiają. I w kontekście też zadbania jakby o całokształt i całościowego podejścia do organizmu, no to bardzo ważna jest odpowiednia regeneracja mocna, nie tylko w trakcie miesiączki, tylko w ogóle przez cały czas, czyli dbamy zarówno o ilość, jak i o jakość snu, czyli żeby ten sen trwał 7-8 godzin, no i był najpóźniej o 23, najlepiej o 22. No i też to, co jakby też całościowo się wiąże i wpływa między innymi na redukcję stresu, no to jest właśnie ta umiarkowana aktywność fizyczna, najlepiej w zielonej okolicy. Więcej o różnych sprawach kobiecych, szczególnie hormonach kobiecych, znajdziecie w webinarze Iwony, więc zachęcam Was do obejrzenia. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli pokonałyście bolące miesiączki, to napiszcie, co Wam pomogło. I oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie.